Ostatnia dniówka tak naprawdę, prawdopodobnie 21 dzień pozdrowienia z Libii. Sytuacja jest napięta. Są doniesienia, że grozi nam atak bombowy. Módlcie się, żeby były z dala od waszych rewirów. Matko jebca. Tak, wiem, matka. Zachowajcie czujność. Wszystkie podejrzane zdarzenia zgłaszajcie. FBI potwierdza, że to nie przelewki. Wiecie, co robić. Nakopcie im do dupy. Jasne, szefie. Zrobi się. No dobra. Lecimy, kurde, na ulicę. Ponoć dziś ważny dzień. A kto wam tak powiedział? Ptaszki ćwierkają. Wszyscy wiedzą, że dziś ostatni dzień, kiedy kapitan może ocalić ci dupę. Mam jakieś opcje. Nie bójcie się. Wewnętrzny już ostrzy sobie zęby. Są naciski z góry. Jebani politycy. Tak, jebani. Lećcie na swój rewir. Rewir, nie dajcie się zabić. Tu też cała ulica w plakatach. Da, szykuje się gorący dzień. A nie mówiłem, widzi pan? Wszędzie plakaty na całej ulicy. A no czytaj pan. Izrael to amarantowy oficerze, amarantowy rak, który trzeba wyciąć. Właśnie o to słowo chodziło. Ktoś mi grozi we własnym sklepie. Najpierw ten Crazy Old Crank, a teraz to. Mam już dość bycia Żydem. Spokojnie, panie Adamski, załatwię to. Zajmę się tymi plakatami. Jak pan skończy, proszę wejść. Znalazłem coś, co pana zainteresuje. Na służbie. Miłego dnia. Dzięki. Lecimy z plakatami. Usuńmy te plakaty i będzie wszystko w poziomie. Możemy sobie przy okazji... Oficerze Kelly, to ja, Marlon. Pamięta mnie pan? Chyba już się spotkaliśmy. Byłem saperem w namie. Dostałem purpurę. O co chodzi z tymi plakatami? To ma jakiś związek z atakiem Monachium? Sam bym chciał wiedzieć. Wszystkie jednostki są w stanie gotowości. Chyba w stan chaosu. Saperzy, policja, straż. Jeżdżą od rana jak na sygnale jak szaleni. Liczę, że wszystko się uspokoi. To mój ostatni dzień tutaj. No to się oficerowi trafiło. O kurde. Ma pan coś dla mnie? O kurwa, nie mam kasety. Musiała zostać w radiowozie. Zaraz wracam. Czekam cierpliwie. Centrala. Połącz mnie z radiowozem Corteza. Czego chcesz, Kelly? Zostawiłem coś u was w wozie. Tak, taką paczkę. Na szczęście... Masz szczęście, bo mało jej nie zażygali. Jak to zażygali? No pijaczka targaliśmy. Potrzebuję pilnie tego pakunku. To poczekasz, bo mamy tu urwanie dupy. Kiedy będziecie? Damy znać. Bez odbioru. Dobra. Czyli jak zwykle... Najważniejsze rzeczy zapomnieliśmy. Nie jest dobrze. Dobra, jeszcze prawdopodobnie jakieś plakaty będą z drugiej strony. Może koło 11 wpadniemy. Czekaj tam, gdzie zawsze. Dobra, będę. Przydałoby się zregenerować staminę. Tylko niestety jest problem taki, że zjeść nie możemy nigdzie, bo tak naprawdę każdy od nas oczekuje kasety. Podjął pan decyzję? Na razie odmów. Dobra, jeszcze jakiś jest. No centrala. Złodziej samochodu przeszedł. Kuźwa. Nie wierzę. Ej, no jak ja mam gościa złapać, jak gość mi wychodzi poza mapę? Ja tego nie rozumiem. Jeszcze tu byłem blisko, no powiedzmy, że może byłbym w stanie go złapać, ale jakbym był na drugim końcu rewiru, to przecież to jest niemożliwe, żeby gościa złapać na drugim końcu, jak on wybiegnie poza mapę. Wystarczy tylko, kurde, jeden blok. Fuck. Udało się? Tak, ktoś porozwiesił je na całej ulicy. No, ma pan coś dla mnie. Niech oficer zobaczy. Znalazłem to wśród śmieci pod wystawą sklepową. Chyba zgubił to przy rozwieszaniu plakatów. To jakieś rachunki? Niestety, na to wygląda. A ta ulotka? Wygląda na reklamę jakiegoś arabskiego burdelu. Nie, ona jest problemem. Niech oficer spojrzy na ten rachunek. Jezusie Nazareński, czy ja dobrze widzę? Dobrze, oficer widzi. Po co komu 100 kilo trotylu? Nie wiem, ale to może być jakiś amator. Inaczej na liście widniałby ląd lub detonator. A ten drugi rachunek? Leżał obok, ale nie wiem, czy należy do tej samej osoby. Może warto sprawdzić, tak zrobię. Pod spodem jest jakiś numer telefonu. Chce pan skorzystać z mojego aparatu? Nie, zadzwonię z budki. Proszę na siebie uważać, mam złe przeczucia. Dobra, zadzwonić. Budka jest tutaj gdzieś. Tak, słucham. Z tej strony oficer Kelly. Gdzie ja się dodzwoniłem? Butik number one. W czym mogę pomóc? Ten butik? Brooklyn obok Hartricka? Tak, skąd te dziwne pytania? Zaraz u pana będę. O, mój ulubiony oficer. Ten mundur, ta odznaka, no i zawsze wyprasowany. Wygląda pan dziś zjawiskowo. A dziękuję, nie tylko dziś. To stan permanentny. No, to że z władzy taki kawalerz? Nie wiedziałem. Cóż, przymierzamy. Mam cudne welurowe leginsy. Nie tym razem, dziękuję. Ale proszę mi powiedzieć, czy to rachunek z pańskiego sklepu? Oczywiście, jakiś problem? Potrzebuję szczegółów, czyje to zamówienie.
Już pamiętam. Śnięta karnacja, czarny zarost. Podpisał się jako F. Farad i zapłacił z góry. Odbiór garnituru dziś o 1:00. Czy mam coś przekazać? Jest prowadzone śledztwo przeciw niemu. Więc proszę nie informować go o mojej wizycie. Wielka szkoda, oficerze. Niezłe było z niego ciacho. Jest. Sprawdźcie mi podejrzanego. F. Farad. Prawdopodobnie Arab. Tu centrala. Sprawdzamy podejrzanego. Łączę z biurem federalnym. Federalnym? O co tu chodzi? Oficer Kelly, tutaj Dick Thomas, FBI. Musimy natychmiast porozmawiać. Spotkajmy się za 30 minut pod Moonwalkiem. Coś się stało? Chodzi o podejrzanego? Bez odbioru. To musi być związek z tymi zamachami. No i pod Moonwalkiem, kurwa. Jak szybko mi schodzi ta... Strasznie szybko mi schodzi stamina. Ale to bardzo szybko. Trzeba bym coś zjeść, jakiegoś, kurde... hot doga albo coś. Patrzcie, jak oskryptowanie, prawdopodobnie ten odjedzie, a przyjedzie na miejsce ten gość z FBI. To on? A? Widzicie? Ale opłacił przynajmniej ten parking. O, widzę, że o co tu chodzi do cholery? Skąd pan zna Farada? Ktoś dziś rozwiesił masę plakatów o grożącej treści. Miałem podejrzenia, że to on mógł za tym stać. Felus Farad to bardzo groźny terrorysta. Prowadzimy z policją wspólną akcję uchwycenia go, ale liczymy, iż doprowadzi nas do czegoś większego. A co ja mam z tego? Siatka Farada zwiększyła aktywność w pańskim rewirze. Zna pan ten rejon jak własną kieszeń. Ludzie panu ufają, wykorzystamy to jak... i zaatakujemy Farada. Cholera, brzmi poważnie. Tutaj są dwa zestawy podsłuchowe. Podczas rutynowej kontroli jego samochodu zamontuje go pan pod podwoziem. Nie wiem, czy dam radę. Dasz, to dziecinne proste. Jego samochód to błękitny Quick Skylark. Z tego Farada jest niezły jebaka, więc rejestrację rozpoznasz. Drugi zestaw zamontujesz w jego mieszkaniu. To bezpieczne? Ty nie służyłeś na mnie? Co z ciebie taki cykor? Nie znamy na razie adresu. Damy znać, jak zdobędziemy. Jak skończysz z furą, łącz z centralą. Zapomniał pan powiedzieć proszę. Będzie jeszcze czas na lizanie się po kutasach. Powodzenia, oficerze. Dobra, musimy znaleźć błękitny. Czy to jest błękitny? Nie, i to jest chyba taki sam. Tak, to jest chyba taki sam rodzaj samochodu, więc nawet go nie sprawdzam. Jest inny rodzaj samochodu. Ma być błękitny, ale... Skylark. Jest coś takiego. Jest Skylark. To musi być to auto. Trzeba założyć pluskwę. Dobra, siedzi. Centrala, zamontowałem podsłuch w aucie podejrzanego. Tu Dick, FBI, dobra robota. Uda się teraz do stacji metra. Farad jest już w drodze. Trzymaj się go blisko i raportuj każdy ruch. Każdy. Nie możemy go zgubić. Przyjąłem, będę wszystko raportował. Bez odbioru. Znaczy pytanie, czy ja muszę osobiście raportować, w sensie zgłaszać osobę za każdym razem, czy zrobi to automatycznie. No właśnie. Nie wiadomo. Okej, poczekajmy tutaj. Zobaczymy, kiedy wyjdzie z metra. Tu jest chyba tylko jedyne wyjście do metra. Podobne do tego na zdjęciu. Centrala. Podejrzany wysiadł z metra. Zmierza w kierunku butiku. Nie spuszczaj go z oczu. Przyjąłem. Centrala. Nie odpowiada. Pewnie poszli żreć. Później się połączą. Możliwe, że się później połączą. A możliwe, że nie. Dobra. Podejrzany wszedł do sklepu porno. Do sex shopu? Jesteś pewien? Tak, na 100%. Co robimy? Na razie obserwuj sklep. Bez odbioru. Dobra. Obserwujmy sobie sklep. Ja tymczasem sprawdzę, jak tam moja stamina. Jest ok. Śledzić Farada. No i co? To centralny. Zaczynamy się niepokoić. Sprawdź, czy Farad nie wyszedł zapleczem. Może zwęszył ogon. No sprawdźmy. Ale tłumaczę panu, że to nie jest największy problem. Oho, chyba wszedłem w połowie dyskusji. Wasze kobiety wcale nie są piękniejsze od naszych, a nasi mężczyźni mają równie duże co wasi. O czym oni gadają? Panie, powiedz mi, skoro pan taki mądry, dlaczego zatem nie mam na półce żadnego waszego filmu? Wszystko przez te cholerne burki. Bo co to za porno bez porządnego fellatio?
Zrobiłem nawet autorski projekt burki z otworem na usta, ale skończyło się na listownych pogróżkach i próbie ukamienowania. Co ja panu poradzę? Nienawidzę was za to. Możecie wszystko, my nic. Ale to się zaraz skończy. Oczekujcie znaku. O czym ty, facet, gadasz? Wypieprzaj z mojego sklepu. Dobra, czas wymknąć się. Mam go z zasięgu wzroku. Tak, trzymaj, bez odbioru. Kurde, no, za każdym razem muszę go tutaj raportować. Mam każdy jego ruch śledzić. To proszę bardzo, śledzimy. Parad jest w butiku, przyjęliśmy. Pilnuj wejścia, obstawimy tyły. Pewnie zmieni ubiór. Przepraszam. Może być poszukiwany. Parad zmienił strój, powtarzam, przebrał się. Gdzie się teraz udaje? Idzie z jakimś typem w kierunku samochodów. Przyjęliśmy, bez odbioru. No, dwóch było. No i co, odjadą? Odjechali. Farad odjechał. Ja jestem niebieski Skylark. Centrala? Jesteście tam? Kurwa, straciłem łączność. Spróbuję za chwilę. Nie mam tutaj nic nowego do roboty. Centrala? Jesteście tam? Zmieni częstotliwość. Zmiana częstotliwości. Moskau tu Sojusz 11. U nas problema. Co do cholery? Tu Amelia Earhart. Mój samolot rozbił się na... Nie, to nie to. Zmiana częstotliwości. Das Bischpiel dieser Bilden Brüschland. Czy to był... Zmiana częstotliwości. Umieściłeś go w umówionym miejscu? Nie miałeś problemu z kablami? No, witam, witam, panie Farad. Jak to do cholery w śmieciach? A jak przyjdą i wywiozą na wysypisko? Ty bez mózgi, kretynie. Jasny chuj, centrala, tu 421, słyszeliście to? Cholera, jesteście tam? Ale który śmietnik? O który śmietnik mu chodziło? Dobra, w lewo nie było żadnych śmietników. Też nie są te śmietniki. Też nie ten śmietnik. O! Centrala, znalazłem podejrzaną paczkę. Czy wiecie, jak wyglądały ładunki użyte w dzisiejszych zamachach? Użyto zielonych, skórzanych walizek. Miały charakterystyczne uchwyty. O kurwa, już po mnie. Centrala, mam identyczny ładunek. Przyślijcie saperów, natychmiast. Odmowa, wszystkie jednostki w terenie. Zabezpiecz teren i oddal się. Nie mogę, to ustrojstwo już działa. Mam przed sobą masę kabli. Spokojnie, łączę z saperami. Tu Kowalski, jednostka saperów. Po pierwsze, uspokój się. Po drugie, postępuj dokładnie wedle wskazówek. Wskazówek? O kurwa, oddychaj. Tak, moich wskazówek. Odpinasz kable w kolejności. Czerwony, zielony, niebieski, amarantowy. Amarantowy, nie oglądasz TV? Łysy detektyw, amarantowy... Czerwony, zielony, niebieski. Dom przejebane. Czerwony, zielony, niebieski, ametystowy, amarantowy. Uff, bomba rozbrojona. O cholera, długo tu stoisz? Cały się trzęsę. Widziałem stąd całą akcję, jestem pod wrażeniem. Masz zadatki na sapera. Przestań kpić i lepiej powiedz mi, czy ktoś się tu kręcił, zanim przybiegłem? Nikogo podejrzanego nie widziałem. Słyszałem twoją rozmowę z saperami. Naprawdę nie widziałeś tego serialu? Co? Nie wiem, o czym mówisz. Detektyw z lizakiem. Dobra, nieważne. Spójrzmy, co tu narozrabiałeś. No tak, całkiem porządny ijet. Widziałem w życiu lepsze, ale trzeba przyznać, ktoś znał się na robocie. Widziałeś takie w namie? Takich nie, ale... Zaraz, zaraz. Może nie ruszaj, spróbuję połączyć z centralą. Ładunek jest podejrzanie mały. Mały? Co masz na myśli? Ktoś nie chciał wyrządzić nim dużej krzywdy. Nadal nie rozumiem. Znaleziono dzisiaj podobne? Nie wiem, ale to bardzo prawdopodobne.
Sugerujesz, że ktoś chciał odciągnąć naszą uwagę? Do tego zmierzam, oficerze. Ale odciągnąć od czego? O mój Boże! Rachunek Adamskiego. Jaki rachunek? No, ładunki wybuchowe, ogromna ilość. Jeśli jest tak, jak mówisz, to w okolicy jest drugi ładunek i to znacznie większy od tego. No to masz przejebane, przyjacielu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogli podłożyć ładunek? Jeśli to prawda, z rozmiarem tej drugiej bomby, celowałbym w jak największą liczbę ofiar. Metro? Metro. Dobra, w takim razie możesz mi pomóc. Idź tam i zorientuj się, rozejrzyj się za czymś podejrzanym. Jeżeli coś lub kogoś zobaczysz, dzwoń na 911. Ja w tym czasie poszukam adresu tego świra. Poradzisz sobie? Żartujesz? Rozpierdolę go w pył. Semper fi. 421. Udało mi się rozbroić ładunek koło kościoła. Świetna robota, przekażę saperom. Niestety istnieje duża szansa na kolejny ładunek. Czy macie już adres Farada? Tak, właśnie dostaliśmy potwierdzoną informację. Podejrzany wynajmował mieszkanie na ostatnim piętrze pod 633. Udaj się tam i podłóż podsług. Ekipa saperów zmierza w kierunku twojego rewiru. Przyjąłem. 633. Mieszkanie 9. Nie ma go w domu. Świetnie. Monter do telefonu. Słucham. Monter do kurwy nędzy. Otwieraj pan. Ale ja nie mam aparatu. To nie... Pana aparat. Cała linia. Słucham? Jak to nie mój? No nie pana. W sąsiednim. Mam przed oczami świeży rachunek od laryngologa. Proszę mi nie wciskać kitu. To mój aparat. Ja pierdolę. Tutaj oficer Kelly. Jak zaraz nie otworzysz... Wsadzę ci ten twój aparat prosto w dupsko. Monter? Czy policja w końcu? Otwieraj pan, bo zastrzelę! Dobrze już, dobrze. Zamknięte. Drzwi nie ustępują, zamknięte. Użyj siły. Aparat zorientuje się, jak wyłamie drzwi. Może pod wycieraczką? Jest klucz, nie wierzę, co za kretyn. Dobra, wchodzę. Boże, jedyny, pieprzona świątynia seksu. Terwezyn, jak tam idzie z podsłuchem? Jestem w mieszkaniu Farada, niezły z niego dewiant. Chowaj interes w spodnie i zabieraj się stamtąd. Dobra, muszę wybrać miejsce do podłożenia podsłuchu. Zegar z dildo wskazówkami albo plakat Toma... Koma Truisa. Pasuje jak ulał. Czas stąd spierdalać. Tu 421. Założyłem podsłuch w mieszkaniu podejrzanego. Jeśli macie dalsze wytyczne, to do wszystkich jednostek. Nawiązaliśmy kontakt z podejrzanym. Porusza się piątą linią metra w kierunku północnym. Farad użył stacji z twojego rewiru. Uda się tam natychmiast i zbadaj teren. Jednostka saperów w drodze. Przyjąłem. Noż ty w życiu. Widziałem go, Kelly, widziałem! Wybiegł z apteki kranka i prawie na mnie wpadł. Skąd wiesz, że to on? FBI wystawiła list gończy. Pokazywali go w TV na stacji metra. Jasny chuj, uciekł z jakimś drugim ciapatym. Co robimy? Cholera, nie wiem. Może sprawdźmy aptekę. Zobaczymy, co tam robili. O kurwa! O kurwa! 3 minuty. O kurwa! Już po nas. Widzisz ten sam licznik, co ja? Nawet nie drgnij. Wszystko jest zaminowane. Uwierz mi, że nie zamierzałem. 2 minuty i 50 sekund. Marlon? Tak? Chyba się zeszczałem w gacie. Spokojnie, oficerze. Ja zrobiłem to, zanim tutaj weszliśmy. 2 minuty i 40 sekund. I co teraz? Słyszysz to tykanie? Słyszę. Skąd ono dochodzi? Chyba zza tego kanistra. 2 minuty i 30 sekund. Jesteś pewien, że to nie twoje elita? Nie, kurwa, pomóż mi to przesunąć. Ciężki skurwiel. Dobra, widzę go. 2 minuty i 20 sekund. Ale nie znam tego zapalnika. Jak to nie znasz? Czyli to już koniec. Umrzemy tu i teraz. Spokój się, kurwa. Zaraz poszukam w koszyku. Miałem gdzieś coś o tym. Masz coś? 50 twarzy geja w miękkiej oprawie. Nie, to nie to. Sztućce obiadowe w epoce wiktoriańskiej. Też nie to. Marlon, zaraz kurwa zginiemy. Napoleon, monarchia czy republika. Kurwa, gdzie to było? 20 tysięcy mil analnej żeglugi. Jezu, co to robi w moim koszyku? Marlon! Cicho, chyba mam.
Ewolucja zapalników z podziałem na typy. No w końcu. 1,5 minuty. Cholera, Kelly. Ten poradnik jest w kilkunastu językach. Marlon, zostało 75 zasranych sekund. Dawaj tę książkę, poszukam tego zapalnika. A ty spróbuj rozkminić, jak to całe ustrojstwo działa. 60 sekund. Dobra, spróbujmy to znaleźć. Wybór języka. Angielski. W porządku, lecimy dalej. Teraz typy zapalników. Czasowe. Uaktywnia się z góry założonym zaprogramowanym czasie. To musi być to. Co mamy dalej? Rodzaje zapalników czasowych. Elektroniczne. Zapalniki elektroniczne są też jakieś zdjęcia. Marlon, udało się, znalazłem. Mam przed oczami zdjęcie konkretnych zapalników. Serio? Na moje oko wszystkie wyglądają identycznie. No zajebiście. Zawsze możemy wylosować. Kurwa. Zresztą nieważne. I tak nie znam się na elektronice. Jesteśmy ujebani. Przepraszam cię, stary. 10 sekund. Zginiemy. Wiem. Wyłączę zasilanie komputera. To nas zabije, ale rób co chcesz. Jak nic nie zrobię, to i tak zginiemy. 5 sekund. Kontrola delete. Gdzie tu jest delete? 2 sekundy. Cicho. 1 sekunda. Odliczanie wstrzymane. Udało się! O Boże, żyjemy! Czy chcesz wznowić odliczanie? Nie! Wybierz nie natychmiast! Uff. Czas stąd spierdalać i wezwać saperów. Nigdy się bardziej z tobą nie zgadzałem. Bomba została rozbrojona, na miejsce przyjechali saperzy i zabezpieczyli ładunek. Upłynęło 30 minut. Gratuluję! Obserwowałem przez szybę całą akcję. Wow! The hell? Tak, ładunek został zabezpieczony przez saperów. Lol. Zminimalizowałem mi grę. To było znakomite. Gratuluję. Obserwowałem przez szybę całą akcję. To było znakomite. Nic wielkiego. Wykonałem moje obowiązki. Nie wiem, dlaczego mi grę zminimalizowało tak z dupy. Oh shit. Było ciężko, wam powiem. Było naprawdę ciężko. Zostawimy chociaż mandacik jakiś. Czemu by nie? No to wam powiem, jesteśmy w tak zwanej dobrym położeniu. Jesteśmy w tak zwanym dobrym położeniu. Tylko problem jest jeden. Nie posiadamy naszej kasety. No i świetnie, kurde. Ocaliliśmy całą dzielnicę. Nie wiem, jaki to mógł mieć blast. Ten wybuch, jaki mógł mieć pole rażenia. Ale myślę, że udało się. Tylko teraz tak, trzeba pomyśleć, komu oddamy kasetę, jak już ją otrzymamy. Tak. Oddanie senatorowi da nam awans i tak dalej, ale senator nie poniesie żadnych konsekwencji. Oddając kasetę gangowi, czy tam dla gangu, Kordy, spodzisz mi tę paczkę? O 4:30 jesteśmy na bank. Dobra, to już zaczyna mi brakować czasu. Będę czekał. No myślę. Już i tak zawracasz mi głowę. Oddając do gangu, mamy pewność, że oni go tam zabiją czy coś, ale ja zostanę na ulicy. Nie chcę zostawać na ulicy. Dając dziennikarce albo Jabłońskiemu, jakby śmierć będzie senatora, nie wiadomo do końca, czy go ustrzelą, czy go zamkną, czy co, ale my nadal będziemy tkwić tu, gdzie jesteśmy, tak będziemy robić to w imię idei, tylko i wyłącznie, a nic nam to nie pomoże. Mafii z kolei jak damy, mafia będzie trzymała na smyczy senatora, co będzie moim zdaniem okej, w sensie, że będzie, wiecie, musiał się liczyć z tym, co ktoś będzie mu mówił, a ja z kolei dostanę nowe życie. Więc moim zdaniem wystawienie jakby kasety mafii jest chyba najlepszą opcją. Zniszczy senatora polityczny przez prasę. Mogę oddać taśmę senatorowi, już zarzuty znikną, a on uniknie kary. Mogę oddać kasetę gangowi i senator poniesie karę, ale zostanę szanowanym krawężnikiem. No nie, no...
Mogę oddać taśmy mafii za diamenty. Dowód niewinności. No właśnie, dowód niewinności. To by mnie najbardziej interesowało. Dowód niewinności. Dowód niewinności. Po pierwsze, mafia będzie miała go na smyczy, więc będzie się czuł, wiecie, pod presją. Zabicie go to nie jest jakiś wielki wyczyn. Lepiej niech on albo siedzi w pierdlu, albo faktycznie jest na takim... na takich szpilkach siedzi. Na takich szpilkach. Może mówić się na doradkę, bo już mnie nudzi łączenie was. Nie jestem swatką, proszę. Kelly, ponownie. Gdzie jesteś, Cortez? Dobra, dobra, byłem, ale gdzie indziej. Gdzie? Zostawiłem paczkę u księdza. W kościele? No tak, to święte miejsce. Tam może nikt nie ukradnie. Pojebało cię, a chciałem być uprzejmy. Mnie miałeś dać, nie księdzu. A co masz w tej paczce? Pornole czy co? Szkoda gadać, bez odbioru. No w sumie to pornola. Jakby nie patrzeć. Także z takiego, rozważając wszystkie opcje, moim zdaniem dla mafii będzie najlepiej. Dzień dobry, ojcze. Niech będzie pochwalony. Co się tu sprowadza, synu? Moi koledzy coś tu zostawili. Tak, jakiś dziwny pakunek. Mogę go dostać? Oczywiście, przecież jest twój, ale... Tak? Wszystko w porządku? Bo trochę się słyszy w konfesjonale i nie tylko. Tak, chyba wszystko będzie dobrze. Tylko pozostaje podjąć decyzję. Trudna decyzja? Tak, sporo opcji. Ważny wybór. Wybierz dobrze, synu, uczciwie. Ale to twoja decyzja. Nikt jej za ciebie nie podejmie. Tak, wiem. To najgorsze. Życie nie jest łatwe. Idź z Bogiem. Do widzenia, ojcze. No. I teraz tak. Albo senatorowi, albo do gangu, albo do Jabłońskiego i dziennikarki, albo do mafii. Z tego, co wam wszystkiego poopowiadałem, moim zdaniem najlepiej będzie usrać senatora, by był na usługach mafii. Znaczy na usługach. No, żeby był pod presją mafii. Mafia będzie od niego różne rzeczy chciała, prawdopodobnie wykorzystywała go na swoje różne dziwne interesy. Ale ja będę oczyszczony z zarzutów. No mogę dostać jeszcze ewentualnie awans, ale no wtedy senator się wywinie, więc nie ma opcji. Dzień dobry, panie Kelly. Zdecydował się pan oddać nam kasetę? O, tak. Oto ona. To nasza część umowy. Zaginione diamenty. Ratuję pański tyłek. A co zrobicie z nagraniem? Niech już o to... Pana głowa nie boli. Zrobimy z niego właściwy użytek. Tylko szkoda, że już pana nie będzie. Nie będzie? No tu, na ulicy. Bo chyba wróci pan do wydziału zabójstw. Jasne. Więc nikogo nie zabijecie. Ale pan dowcipny. My jesteśmy tylko biznesmenami. Wszystkiego dobrego w nowej, starej pracy. O Jezusicku. No i mamy to za sobą, słuchajcie. Mamy to za sobą. Najsu. Nice. O, ale wiecie, jak czuję się tak zeszło to ze mnie wszystko. Ta odpowiedzialność, ta praca na ulicy, presja czasu, koniec zmiany, czas do domu. Ojejku, zobaczymy, jak to się skończy. Mam nadzieję, że nie game overem. Dobra, minus 9 za pieniążki, bo zjadłem. Policja na plus 10. Gang plus 4. Ludzie plus 4. Przekazałem nagranie mafii, otrzymałem diamenty, wrócę na swoje stanowisko. No i dostałem wypłatę, więc wróciliśmy nawet z porządną wypłatą. Koniec. Diamenty senatora odnalezione. Detektyw zamieszany w zniknięcie diamentów senatora powraca. Diamenty odnalazły się, ogłosił senator. Po zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach, skradzione diamenty zostały odnalezione. Okoliczności odnalezienia pozostają tajemnicą, a senator odmawia bardziej szczegółowych komentarzy. Warto nadmienić, że policjant Jack Kelly, zamieszany w zaginięcie cennych diamentów, został przywrócony na stanowisko detektywa New York Department, czyli zajmowane przed aferą. Pięknie! Słuchajcie, to było to! BitCop! Mieliśmy parę opcji, praktycznie każda by kończyła się w ten sposób, czyli taką gazetką, gdzie tam by był jakiś opis tego wszystkiego, ale gra naprawdę, naprawdę dobra i jest to pokaz tego, że nie musi być dobra grafika, musi być dobra opowieść i za każdym razem to powtarzam. BitCop, słuchajcie, jeżeli ktoś będzie miał okazję, niech sobie zagra, bo można poprowadzić ten gameplay tak naprawdę w parę różnych opcji. Tak naprawdę, więc mogłem już to wcześniej prawdopodobnie skończyć, wchodząc do mafii, nie?
Możliwe, żeby się udało. A tymczasem dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. My widzimy się w kolejnych materiałach, być może z jakichś innych gier. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.